Dzięki uprzejmości Sony Center Kielce trafia do mnie kolejna wersja Action Cama Sony, cenionej kamery dla sportowców, wyczynowców i wielbicieli wrażeń ekstremalnych. Pierwszy rzut oka, zobaczmy jakie akcesoria otrzymujemy wraz z kamerą. Jest to uchwyt płaski, otrzymujemy uchwyt wyprofilowany do kasku. Są to uchwyty z taśmą klejącą, czyli można by powiedzieć jednorazowego użytku. Później, jeżeli chcemy zerwać, musimy wymienić tą taśmę. Otrzymujemy zatrzask właśnie do tych uchwytów. Do tego zatrzasku będziemy mocowali obudowę wodoodporną. Ona również nam znacząco wzmacnia samą kamerę w przypadku różnego rodzaju uderzeń. Mamy blokadę, która nam będzie pozwalała na zablokowanie przycisku, tak żebyśmy go przez przypadek nie włączyli, czyli możemy uruchomić nagrywanie, zabezpieczyć kamerę i w tym momencie, kiedy gdzieś tam jakieś ekstremalne rzeczy będziemy uprawiali, to będziemy mieli taką pewność, że przez przypadek nam się sama kamera nie wyłączy. Prosty zatrzask, co najważniejsze, kamera jest w tym samym rozmiarze jak i poprzednie kamery. Ja mam swoją AS15, jak widzicie, ona bez najmniejszych problemów wchodzi w to opakowanie, tak więc również i na odwrót będzie można to zrobić, czyli wszystkie akcesoria, jeżeli macie do starszej wersji Action Cama, będą Wam pasowały i do tej wersji. W sprzedaży zazwyczaj jest kilka różnych opcji z różnymi preferencjami dla sportów samochodowych, dla rowerowych, do pływania, tak więc zawsze można sobie taki zestaw akcesoriów skompletować, akurat jaki nam będzie potrzebny. W obudowie mamy uchwyt na statyw standardowy, przyciski do sterowania kamerą, przycisk wyzwalania migawki. Mamy również tutaj takie perforowane miejsce na obudowie, gdzie będą znajdowały się mikrofony. Niestety obudowa trochę nam ten dźwięk zawsze stłumi. Kolejnym elementem jest przewód USB. Nie mamy w zestawie ładowarki, tak więc ładujemy to urządzenie z komputera lub z jakiejś naszej ładowarki. Następnym elementem jest to taka przejścióweczka, która umożliwi nam nakręcenie jej na kamerę i w tym momencie samą kamerę możemy też umieścić na statywie. Bardzo fajne rozwiązanie. W tym momencie będziemy mieli perfekcyjną jakość rejestrowanego dźwięku. Sama kamera też już tak jak było to w poprzednich modelach jest tutaj spłaszczona, czyli nie mamy problemu. Możemy również ją sotę gdzieś postawić i sobie z nią operować. Kolejnym elementem jest pilot zdalnego sterowania. Z kamerą współpracuje zarówno oprogramowanie dla systemu Android, jak i dla systemu iOS. Mamy w zestawie akurat tym, który ja mam, pilot. Pilot pozwala na obsługę aż do 5 tego typu kamer, także to jest też fantastyczne rozszerzenie. Ja później pokażę, jak to funkcjonuje. Może na początku przyjrzyjmy się kamerze. To, co w niej się znajduje, jak to wszystko wygląda. Tylnia ścianka jest to dioda sygnalizująca status ładowania oraz ewentualnie nagrywanie. Mamy przycisk zablokowania, tak żebyśmy przez przypadek rekordu nie nacisnęli lub nie wyłączyli. Sama obudowa jest już tutaj można powiedzieć kroploodporna, czyli nie musimy się denerwować, szczególnie jeżeli nie mamy zewnętrznej obudowy, a na przykład pada deszcz, tutaj kamera sobie z tym bez problemów poradzi. Żeby otworzyć, musimy zwolnić tą blokadę. Jest tutaj zainstalowana uszczelka, czyli to nam tutaj potwierdza, że faktycznie jest to kamera już uszczelniona. Wstępnie, oczywiście takie pełne uszczelnienie do pływania gdzieś pod wodą, to jest to dodatkowa obudowa. Mamy standardową baterię X, mamy gniazdo na microSD oraz na memory stick M2, także to również zostaje to samo, czyli jeżeli mamy memory sticki, będziemy mogli z nich korzystać. Jest oznaczenie, że kamera jest właśnie splash proof, kroploodporna. Na stronie górnej mamy informację, że jest w niej wbudowany GPS, czyli będziemy mogli sobie rejestrować podczas naszych szybkich przejazdów motocyklowych lub narciarskich, z jaką prędkością, po jakiej trasie jedziemy. Jest tutaj też dodatkowe wyżłobienie, które pozwala na zamontowanie dodatkowych soczewek na tą główną kamerę. Po stronie prawej widzimy otworki, za których znajduje się mikrofon. Mamy
sygnalizację, że jest moduł NFC do sparowania z telefonem. W bardzo prosty sposób przykładamy telefon i już nam się w zasadzie, jeżeli mam zainstalowaną aplikację, to wszystko działa. Też za chwilę to pokażę. Kontrolki tu i tu, które będą nam sygnalizowały, że jest prowadzone nagranie. Na dole to ten mały gwincik do przejściówki do normalnego statywu. Również tutaj na tych zabezpieczeniach mamy, do tych klapkach zabezpieczających mamy uszczelki, które nam będą uszczelniały to urządzenie przed wilgocią. Jest złącze na mikrofon, jest złącze na akcesoria dodatkowe do kamery. Mamy HDMI wyjście oraz kolejne złącze, jest to złącze USB. I tym złączem będziemy zarówno ładowali tą kamerę, po podłączeniu do ładowarki będziemy mieli sygnalizację w trakcie ładowania za pomocą tej diody i również przy pomocy tego złącza będziemy łączyć tą kamerę z komputerem. Bardzo fajne oprogramowanie również dostępne jest na komputer, zarówno na system Windows, jak i na Mac, i w tym momencie będziemy sobie mogli w bardzo łatwy sposób nasze filmy segregować w bibliotece, po danych datach przeglądać. Ja polecam, ja używam dużo produktów firmy Sony i to mi załatwia tak naprawdę problem z biblioteką. Uruchomię tą kamerę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy włączone dźwięki. Co najważniejsze, jest nowość w tej kamerze, czego nie było poprzednio, czyli mamy wersję nagrywania w zapętleniu. W tym zapętleniu możemy sobie wybrać długość poszczególnego filmu na 5, 20, 60, 120 minut lub no nieskończoną długość, ale wtedy to się trochę mija z celem, bo to zapętlenie nam nie zadziała. Tak więc jest szansa, żeby używać tej kamery jako rejestrator samochodowy lub mieć ją włączoną zawsze gdzieś na głowie. Nie przejmować się tym, że nie będziemy mieli miejsca na nagranie i w momencie, kiedy zarejestrujemy coś arcywidowiskowego, wtedy będziemy mogli sobie ten plik zgrać. Mamy sygnalizację, że jest włączony moduł Wi-Fi. Do komunikacji ze smartfonem i z tym pilotem używamy modułu Wi-Fi. Mamy informację, że nie jest GPS w zasięgu, ponieważ jesteśmy w budynku. Jest włączony SteadyShot. W tej kamerze również SteadyShot, czyli stabilizator obrazu, jest poprawiony. Działa on dużo lepiej. O 30% ma być bardziej wydajny od poprzedniego modelu. To jest bardzo silna strona tego produktu, właśnie ten stabilizator obrazu. Ja bardzo go cenię, w tym produkcie działa on wyśmienicie. Kolejna opcja, która nam się wyświetla, to jest rozdzielczość, z jaką nagrywamy. Maksymalna to jest 1080p, 60 klatek na sekundę. Przy 720p możemy nagrywać 120 klatek na sekundę, a przy VGA 240 klatek na sekundę. Jesteśmy teraz w głównym modzie nagrywania filmów. Mamy mod rejestracji zdjęć, mamy mod, który pozwala nam na rejestrowanie tutaj akurat z interwałem co 2 sekundy. Możemy zarejestrować 25 tysięcy zdjęć. Ten interwał możemy sobie zmienić od sekundy do 1 minuty i tworzyć sobie takie fajne filmy, które w ciągu kilku sekund pokazują nam na przykład aktywność z całego dnia. Mamy również opcję live, czyli możemy robić stream bezpośrednio za pośrednictwem tej kamery na Ustream, na taki serwis, który umożliwia nam streamowanie na żywo. To jest też ciekawa opcja. I jest oczywiście możliwość przeprowadzenia całego procesu konfiguracyjnego, czyli przejścia po setupie i ustawienia wszystkich funkcji. Ja myślę, że nie będę tutaj Wam pokazywał na tym wyświetlaczu, bo to trochę bez sensu. Za chwilę pokażę Wam to wszystko na smartfonie, ale może jeszcze wcześniej, zanim do tego przejdziemy, uruchomię pilota. Pilot jest to bardzo ciekawa część zestawu. Również jest on odpowiednio obudowany, odporny na wszelakiego rodzaju uderzenia. Jest również i kropleodporny. Nie musimy się jakoś szczególnie trapić jego zalaniem. Pod tą klapką wyposażoną jak zwykle w uszczelkę mamy złącze USB, dzięki któremu będziemy sobie to urządzenie ładowali, ewentualnie aktualizowali oprogramowanie. Łącznik mamy u dołu. Proste rozwiązanie, duży, łatwy, w rękawicach można obsługiwać. Następuje połączenie. O, i już widzicie, że teraz jak ja ruszam, to mamy podgląd obrazu takiego, który rejestruje kamera. Mamy możliwość zmiany
trybu pracy, czyli to, co Wam przed chwilą pokazywałem, tryb filmowy, tryb robienia zdjęć i tak dalej, i tak dalej. U góry mamy dwa przyciski, mamy przycisk display, który nam będzie przełączał różne tryby wyświetlania, mamy standardową informację, to co widzimy, standardowo to jest podgląd, możemy sobie zobaczyć również datę i godzinę oraz z jakimi ustawieniami aktualnie kamera pracuje. Mamy też możliwość wejścia do menu i tutaj w menu również możemy przeprowadzić cały proces konfiguracji danych ustawień. Ale tak jak mówiłem, te ustawienia pokażę Wam za chwilę na smartfonie, bo tam będzie wygodniej. Z tego względu jest to naprawdę fajne urządzenie, ponieważ gdzieś na stoku w prosty sposób mamy po pierwsze podgląd obrazu, jeżeli mamy gdzieś umiejscowioną kamerę na kasku, czy gdzieś w jakimś miejscu na ramieniu, na klatce, w innym miejscu widzimy co się dzieje, jaki obraz kamera rejestruje, to jest dobre, ponieważ w samej kamerze nie mamy wyświetlacza, ale dobrze jest przed takimi wyczynami, które chcemy uwiecznić, mieć baczenie, jak to wszystko będzie wyglądało. Pilot solidny, jak widzicie, można go również stąd wypiąć, można sobie innego rodzaju mocowanie zrobić, to już, tak jak można by powiedzieć, urządzenie dość uniwersalne. Ja teraz rozłączę pilota i uruchomię smartfon. Pora przejść do aplikacji smartfonowej. Nazywa się ona Play Memories, jest ona dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z nadgryzionym jabłkiem. Na komputerze PC również mamy dostępną aplikację oraz dla komputerów Mac również aplikacja jest dostępna i ona nazywa się również Play Memories. Na telefony jest to wersja mobilna, na komputery jest to wersja stacjonarna. Od razu wykrył mi tą kamerę, ja już ją raz podłączyłem za pośrednictwem tagów NFC. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj mam tą kamerę, cały czas ją tutaj gdzieś mogę ustawić, żeby pokazywała nam obraz. Zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym widzimy. Tutaj na smartfonie zdecydowanie ten obraz jest większy. Opóźnienie jest naprawdę niewielkie. Można by nawet stosować tą kamerę jako kamerę cofania w samochodzie, bo opóźnienie jest naprawdę, naprawdę na niewielkim poziomie. Ja przejdę do opcji pionowej. Jeden przycisk jest to wybór trybu pracy, czyli te tryby, o których żeśmy mówili. Zdjęcia, film, interwał nagrywania i film w pętli. I w zależności od tego, którą opcję wybierzemy, takie ustawienia będziemy mieli dostępne. Na głównym ekranie mamy dostępną opcję regulacji poziomu ewentualnego podbicia jasności, czyli możemy sobie ekspozycję dodatkowo podbić o 2 lub zdjąć o minus 2 punkty. W przypadku, kiedy jesteśmy gdzieś na stoku, można sobie trochę zdjąć. Jeżeli coś w warunkach nocnych kręcimy, możemy sobie troszeczkę podbić. Już taki mniej kontrastowy ten obraz zrobię. O, tutaj trochę jest bałagan, jest telewizor, coś tam się dzieje. Kolejną weźmy do pierwszej opcji, jest to tryb filmowy. W ustawieniach możemy sobie, pierwsze dwie opcje są zarezerwowane do edytowania filmów, druga do pobierania materiałów, które są zapisane na kamerze. Możemy się połączyć, w tym momencie wyświetli nam odpowiednio podzielone na katalogi, które są datami. Tutaj 14 marca kręciłem 4 filmy. 15 kręciłem jeden film, ten testowy podczas nagrywania tego materiału. Opuszczę teraz to menu, ponownie się połączę z kamerą i zobaczymy, jakie ustawienia już są konkretnie dla danego modu. Przypominam, mod filmowy, ustawienia, mamy balans bieli, wybór sceny, ustawienia koloru, możemy włączyć kolor intensywny, bardziej podbity lub naturalny, tryb nagrywania, tutaj wybieramy, w jakim standardzie, z jaką prędkością mamy to nagrywać. Kolejna opcja jest format pliku. Mamy do dyspozycji dwa formaty. MP4, XAVCS, drugi format pliku. Kolejną opcją jest to Steady Shot, czyli to stabilizacja obrazu. Teraz jest wyłączona, ja ją włączę. Jak widzicie, zmienia nam się od razu obraz rejestrowany na kamerze. Z tego względu, że kiedy włączymy stabilizację obrazu, jest to stabilizacja elektroniczna, nie stabilizacja mechaniczna, optyczna. W tym momencie automatycznie zmienia nam się kąt, pod jakim kamera widzi obraz. Czyli ze 170 stopni bez steady shota robi nam się 120 stopni. Tak więc widać, że ten obraz automatycznie nam się skrócił i tutaj elektronika kamery ma możliwość, żeby jeżeli coś są jakieś delikatne drgania, to odpowiednio
wyciąć te elementy. Polecam tryb ze steadyshotem, bo naprawdę warto, on dość dobrze działa. Kolejną opcją możemy włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku, redukcję szumu wiatru, fotografowanie z odbiciem w pionie, ustawić sobie tryb wyjścia sygnału z kamery, tryb auto power off, czyli po ilu sekundach od zakończenia nagrywania sekwencji wideo ma się tą kamera wyłączyć. Możemy włączyć lub wyłączyć brzęczyk. Tak jak Wam pokazywałem poprzednio, zrobiłem błąd, bo powiedziałem, że tutaj za tą krateczką jest mikrofon, tu jest głośnik. Mikrofony mamy dwa, mikrofony stereo z przodu, które bardzo ładnie ten dźwięk rejestrują. Tutaj za tą kratką mamy brzęczyk, głośniczek i ten głośnik również możemy wyłączyć tak, żeby nam ta kamera tutaj jakoś szczególnie nie hałasowało. Mamy możliwość sformatowania karty znajdującej się w kamerze, informacje o urządzeniu. Dodatkowe opcje są te, które na smartfonie, linie siatki możemy sobie włączyć i odbicie lustrzane. W momencie, kiedy zmienimy tryb pracy, na przykład na film w pętli, będą już te ustawienia nieco inne, chociażby nam się pojawi opcja czas nagrywania w pętli. Czyli to mamy 5 sekund, 20 minut, 60, 120 i bez ograniczeń, tak jak już Wam to mówiłem. Inne opcje pozostają mniej więcej te same, tylko pojawiają się te dodatkowe opcje lub znikają te opcje, które w danym modzie nie mają zastosowania. Weźmy jeszcze interwał nagrywania. Tutaj też się powinna pojawić stosowna opcja, czyli zdjęcia z interwałem, co, ile sekund mają być wykonywane. Od razu widzicie wszystkie dostępne kroki, jakie są możliwe do wyboru. Od 1 do 60 sekund najdłużej. I kolejne opcje, tutaj już na przykład przy wyborze chociażby zdjęć mamy, czy rozmiar pliku ma być oryginalny, przekazywany do urządzenia, czy ma być zmniejszony do 2 megapikseli i te same inne opcje. Przy trybie fotograficznym również zaraz sobie zobaczycie, jakie są dodatkowe opcje dostępne. Mamy ustawienie kąta, bo w trybie fotograficznym już tutaj nam steadyshot nie jest istotny, możemy ustawić 120 albo 170. I inne opcje są w zasadzie podobne. Również w każdej opcji mamy możliwość ustawienia balansu bieli. Mamy również tryb specjalny podwodny, gdzie ten balans bieli od razu jest tak przystosowywany, żeby wszystko to funkcjonowało jak najbardziej, odzwierciedlając kolory, które są rejestrowane pod wodą. Jeśli chodzi o samą jakość rejestrowanego obrazu, muszę przyznać, że jest to jakość na najwyższym poziomie. Zachęcam Was zawsze do przetestowania takiej kamery. Jeżeli jesteście gdzieś w okolicach Sony Center, zawsze możecie przyjść ze swoją komórką, podłączyć się do takiej kamery, zarejestrować kawałek obrazu, zobaczyć, jak się tą kamerą steruje i ewentualnie wziąć sobie, skopiować właśnie za pomocą tego oprogramowania plik do domu i w domu z nim poeksperymentować. Ja trochę z kamerą pojeździłem samochodem, popatrzyłem, jak ona sobie daje radę. Nie instalowałem żadnego specjalnego uchwytu, tak więc była ona narażona na dość dużą ilość wstrząsów podczas jazdy. Wszyscy wiemy, jak na wiosnę u nas drogi wyglądają. No i muszę przyznać, że faktycznie ten steadyshot robi dość dobre wrażenie. Osoby, które dbają o to, żeby jakość rejestrowanego obrazu wideo była na najwyższym poziomie, powinny zdecydowanie rozważyć tą kamerę, porównać z konkurencją taką, jaka jest na rynku dostępna i zwrócić uwagę właśnie na ten stabilizator obrazu, bo jest to naprawdę spora wartość dodana tego urządzenia. Jeżeli używacie Action Camy od firmy Sony, napiszcie w komentarzu, jak one Wam się sprawują. Jeżeli macie ten model, również zachęcam do podzielenia się informacjami, jak ona u Was się spisuje. Tradycyjnie liczę na łapkę w górę oraz dla tych, którzy nie subskrybują kanał, zachęcam do subskrypcji.